Asia, Siowo! Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak zrobić pisankę z kwiatem kanzashi. Szczegółową listę wszystkich potrzebnych przedmiotów znajdziecie w opisie tego filmu. Ze wstążki o szerokości 25 mm ucinam kwadraty. Opalam krawędzie. Składam na pół. Znowu na pół. I jeszcze raz na pół. Opalam wierzchołek. Zaciskam. Odcinam tył. I opalam. Ja zrobiłam płatki w dwóch kolorach. Następnie całe jajko owijam sznurkiem. Z płatków tworzę kształt kwiatka. W środku mocuję cyrkonię. Dodaję kolejne płatki, tworząc kompozycję. Na koniec przy płatkach mocuję perełki. I gotowe! Taka pisanka sama w sobie jest piękną i oryginalną dekoracją. Kolory płatków oraz kompozycje możecie oczywiście zrobić według własnego pomysłu. Zachęcam Was do odwiedzenia mojego Facebooka i Instagrama. Pozdrawiam! Pa, pa!